Stało się. Kupiliśmy gravele. No, myśl o kupnie graveli generalnie zakiełkowała u nas już wtedy, jak testowaliśmy te gravele z Decathlonu. No i po prostu przez ten rok gdzieś tam w nas dojrzewała. Obydwu nas interesuje turystyka gdzieś tam szeroko pojęta rowerowa, z nocowaniem, jakiś kemping, coś takiego. No ale wiadomo, że fajnie też jest szybko pośmigać. No, obydwoje przysiadaliśmy się z rowerów z amortyzatorami. Arek przysiadał się z Górala, ja z takiego Crossa. Także stwierdziliśmy, że gravel będzie dobrym połączeniem między górskim rowerem a szosą. A czy okaże się to dobrą decyzją? Czas pokaże. Mieliśmy trzy takie główne założenia. Przede wszystkim, żeby nasz nowy rower miał dużo przełożeń. Najchętniej, żeby były to 2.11 albo 2.12. No głównie dwa blaty z przodu, to było dla nas ważne. Żeby był w nim dobry osprzęt, celowaliśmy tutaj w GRX-a. A budżet roweru, budżet na ten rower, no to było do 8000 zł. Generalnie po przeczytaniu gdzieś tam forów, po oglądaniu sobie w sklepach i tak dalej, rozważaliśmy wiele rowerów. Gdzieś tam się przewinął Giant Revolt, jakiś Romet Aspre też. No ale finalnie całą tą stawkę zawężyliśmy do trzech tak naprawdę modeli od dwóch polskich nomen omen producentów. A konkretnie chodzi o Crossa i o Unibike'a. Z Crossa rozważaliśmy Escara 5 i Escara 6, a w drugim narożniku był Unibike Geos tegoroczny. Rowery te są w swojej specyfikacji tak naprawdę bardzo zbliżone, więc no, wybór był dosyć trudny, nie ukrywam, trochę się nosiliśmy z decyzją. Natomiast przeszliśmy pokrótce osprzęt, bo głównie to właśnie zadecydowało o podjęciu przez nas tej decyzji, a naszym wyborem był Unibike Geos. Oczywiście nie jesteśmy specjalistami, więc tak jak mówiłem, bazowaliśmy głównie na tym, co wyczytaliśmy w internecie, na tym, co było na forach, co nam doradzali sprzedawcy. Jeśli chodzi o przełożenie, to wszystkie trzy rowery miały faktycznie te dwa blaty z przodu. Escar 5 był 2x10, 6 i Geos 2x11. W kwestii reszty napędu znowu 5 zostaje w tyle. Jeśli chodzi o hamulce, to wszystkie rozważane przez nas rowery są na GRX 400. Widoczna różnica jest także w obręczach. Crossy tutaj z kolei wygrywają, bo mają DT Swissy, a Unibike ma Stars. To rower dla gwiazd. Za to opony w naszym Geosie to można powiedzieć gravelowa klasyka, bo szwalbę G1 Allround. Mamy dziś 16 marca, no i pierwszy raz wzięłam Geosa na troszkę leśnej przygody. Sami zobaczcie, jak się to skończyło. Oponki troszkę dostały w kość, ale trzymają się całkiem nieźle. No ten syf cały pospada, wiadomo, nie? To tylko parę kilometrów po lesie, także nie było zbyt wymagająco. Łańcuch w spoko stanie, przerzutki dalej działają wyśmienicie. Miejscówka, w której teraz jestem, w Knurowie, wyświetla Wam się na ekranie, a prezentuje się to właśnie tak. Plusem jest też kierownica FSA i mostek marki Vision. Z dodatkowych atutów Geosa można wymienić owiki i siodełko z Fizika, to zawsze miły element. Bardzo wygodne. No i oczywiście masa, bo rower jest o całe 100 gramów lżejszy. Kolosalna różnica, wiecie ile to jest 100 gramów? No zwłaszcza dla nas. No, dla nas takich profesjonalnych kolarzy. No więc finalnie doszliśmy do wniosku, że wybieramy Unibike'a. No bo za cenę Escara 5 mieliśmy tak naprawdę osprzęt z 6, więc stosunek jakości do ceny po prostu przeważył. No i ta masa jednak, nie ma co ukrywać. 100 no, gramów, 100 gramów to. Jak na razie po pierwszej przejechanej setce jesteśmy bardzo zadowoleni, no ale dopiero za jakiś czas będziemy tak naprawdę mogli powiedzieć szerszą opinię, co myślimy o tych rowerach, jak się jeździ, jak to wygląda na dłuższą metę po prostu. Jest ekstra! Będziemy się na bieżąco dzielić z Wami naszymi opiniami w kolejnych filmach, do których już Was teraz zapraszamy. Jesteśmy teraz w Chudowie, już pierwsze kilometry za nami, no i nie dość, że warun top, no to po prostu na rowerku się jeździ jak złoto. Wyczekane przez całą zimę, ale naprawdę. Przesiadka jest kolosalna, jak możecie zresztą zobaczyć na
przebitkach, super się bawimy podczas jazdy. Tak, czyli tych pierwszych jazd ja no, zauważyłem oczywiście różnicę, że trochę się bardziej się twardo jeździ niż na góralu, co było do przewidzenia, no, ale nie ma jakiejś tragedii tak naprawdę. Nie czułem, żeby to było jakieś takie, wiesz, uciążliwe, że mnie wytrzęsie totalnie i że nie da rady dalej jechać. Mamy karbonowe widelce, to oczywiście stała podstaw w takich rowerach. No tak, no to też było jedno z wymagań, ale to już w takiej półce cenowej, gdzieś tam powiedzmy średniej, można powiedzieć, to no to już jest w każdym modelu tak naprawdę. Moje pierwsze odczucia też są bardzo pozytywne jak na razie. Tak jak Arek powiedział, ta amortyzacja jest całkiem przyjemna. Pierwsza, dłuższa przejażdżka w tym sezonie. Jest ciężko, powiem wam szczerze. Kondycji trochę brakuje i to czuć. Nogi spompowane. No ale co? Trzeba rowerki testować. Teraz pierwsze szutry przed nami. Zobaczymy, jak się jeździ. Mój poprzedni widelec też był mimo amortyzatora dosyć twardy, więc tutaj nie ma jakiejś gwałtownej przesiadki. No i co? Pozycja jest tak naprawdę inna niż w rowerze z prostą kierownicą, więc tutaj jest główny element do przyzwyczajenia się i gdzieś tam to operowanie klamką manetkami. Ta inna kierownica nam też daje pełną możliwości chwytów, co nie? Nie mamy cały czas ograniczonej do takiej pozycji, tylko mamy rogi, mamy te baranka uszy, czy jak tam się to zwie. Mamy po prostu 7000 pozycji ułożenia rąk. GRX chodzi jak marzenie, czyli to, czego właśnie się spodziewałam po takim sprzęcie i po to właśnie taki rower wybraliśmy. Przed nami górka należąca do tak zwanego masywu Górki Śmierci. Co prawda pewnie na nagraniu nie wygląda zbyt imponująco, no ale procent jest całkiem niezły. Kiedyś ciężko się to podjeżdżało, ale zobaczymy jak na nowych maszynach. Końcóweczka. Jedziemy. Dajesz, dajesz! Jak wrażenia po górce? Górka nie była zbyt wymagająca, najwięcej procent, ile zobaczyłam na Garminie to 6, więc spoko, rower świetnie się sprawił, jedziemy dalej. A wiesz, że po wjeździe zawsze czeka zjazd? Po wjeździe czeka zjazd. I teraz przetestujemy przyspieszenie. Z minusów natomiast jeśli chodzi o ten rower, to muszę na razie spać w samochodzie. O chleb się upiek, przepraszamy. Jeśli podobał wam się taki materiał o tym, dlaczego wybraliśmy taki rower, a nie inny i chcielibyście zobaczyć dalsze testy tego rodzaju, to zostawcie łapkę w górę. No i jeżeli chcecie zobaczyć, jakie są nasze dalsze wrażenia z jazdy Geosem, no to zostawcie subskrypcję, żeby nie ominęły was kolejne materiały. Dzięki za oglądanie. Bon voyage! Mieliśmy właśnie mały epizod kolarstwa przygodowego. Przeprawiliśmy się przez ten most wspólnymi siłami, podając rowery. Test kompletny. Cześć! Cześć. Cześć.